Siemka. Kilka dni temu umieściłem na swoim oficjalnym fanpage'u posta, w którym pisałem, że kolejnym dużym progiem do przekroczenia na kanale Bliżej Historii będzie 1944 subskrypcje. No i wtedy brakowało wam do tego kilkadziesiąt, ale udało wam się to wbić w zaledwie 2 dni, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony i bardzo wam dziękuję. I mam nadzieję tym bardziej, że spodobają wam się rzeczy, które z tej okazji dla was przygotowałem. Pierwszą z nich będzie konkurs. No i po kolei mówiłem wam, że ta liczba 1944 ma dla mnie znaczenie symboliczne. Chodzi o to, że 1944 rok to data, w trakcie której trwała II wojna światowa i m.in. powstanie warszawskie. Wiem, Ameryki nie odkryłem, natomiast właśnie o powstaniu warszawskim będzie nowy serial na kanale, do którego zdjęcia zaczynamy już za kilka dni. No i z tym również będzie związany konkurs. Konkurs troszeczkę inny od pozostałych pod tym względem, że wygrać będą mogły go jednocześnie aż 3 osoby. No, nagrodą będzie możliwość pojawienia się na planie i obejrzenia od kulis tworzenia tego nowego serialu. Mam nadzieję, że was zachęciłem i już wam opowiem, jak możecie to zrobić. Otóż 11 lipca o godzinie 18 na kanale odbędzie się live i tam na żywo przeprowadzę quiz właśnie o II wojnie światowej, który będzie mieć 100 pytań. No i standardowo, jak to w quizach, osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, dostaje 1 punkt. No i 3 osoby, które będą mieć najwyższe wyniki, mam nadzieję, że spotkam na planie, a wtedy te osoby będą mogły sobie na żywo obejrzeć, jak to wszystko wygląda od kulis, pogadać ze mną, z innymi aktorami, fajnie spędzić czas, pooglądać wybuchy i efekty pirotechniczne. No i wszelkiego rodzaju fotki, autografy i inne tego typu rzeczy będą oczywiście bardzo mile widziane. Teraz wam jeszcze powiem, jak możecie na start, jeszcze przed zaczęciem tego quizu, dobić sobie troszeczkę punkcików. Ale na razie przejdźmy do czegoś innego, bo oprócz całego tego konkursu, który mam nadzieję, że wam się spodobał, odbędzie się dzień wcześniej inny live. No i z racji tego, że dużo z was się mnie pytało, jak powstają te wszystkie atrapy, których ja potem używam w filmach, no to na tym live'ie zrobię kilka atrap broni palnej, które potem będą użyte m.in. w tym nowym serialu. Już wiecie o czym. Najlepsze dla mnie przynajmniej jest to, że na obydwu tych live'ach nie będę sam, bo będzie mi towarzyszyć pewna osoba, która jest niezwykle ważna dla mnie personalnie i dla mojej kariery również. No ale okej, powiedziałem wam, że można przed zaczęciem konkursu dobić sobie troszeczkę punktów. W związku z tym niektórzy z was może się niecierpliwią na odpowiedź na pytanie, jak to zrobić. W związku z tym już wam mówię. Otóż z racji, że konkurs dotyczy II wojny światowej, żeby się w ogóle zgłosić do konkursu, trzeba napisać mi w komentarzu pod tym filmem: gram, chcę zagrać, biorę udział, coś takiego. Nieważne, co tam napiszecie, ja mam nadzieję, że zrozumiem, o co chodzi. No ale jeśli do tego dorzucicie małą garstkę informacji odnośnie tego, jaka kampania, walka, bitwa, broń, postać czy cokolwiek związane z II wojną światową jest dla was z tego tematu najbardziej interesujące i uzasadnicie ten swój wybór, no to wtedy za taki komentarz ode mnie dostajecie serduszko, no i na start 10 punktów do tego quizu. A z takiej dyszki to wydaje mi się, że już całkiem fajnie i łatwo można się wybić i może nawet to wygrać. Tak więc podsumowując, zapraszam wszystkich 10 lipca na live'a. Zapraszam wszystkich 11 lipca na konkurs, w którym do wygrania jest, mi się wydaje, fajna rzecz. Dla mnie przynajmniej fajna, bo jaram się tym, że będę mógł się z kilkoma osobami spotkać. No i dziękuję wam za kolejny duży próg, jaki daliście radę przekroczyć. Dzięki, do zobaczenia i cześć.